Znając podstawową strukturę szablonu, możemy przejść do utworzenia odpowiednich plików dla naszego własnego szablonu. Tutaj znajdujemy się cały czas w szablonie BIS5. Przejdźmy o jeden poziom do góry i utwórzmy teraz katalog dla nowego, dla naszego własnego szablonu. Nazwijmy go na przykład browar. I w nim właśnie musimy umieścić te podstawowe pliki dla naszego szablonu. Ja proponuję skorzystać tutaj z plików, które zamieściłem w materiałach dostępnych z kursem. Mamy tutaj odpowiednie pliki. Ja je po prostu teraz skopiuję w to miejsce. I będę potrzebował tutaj oczywiście również pliku CSS. Mogę skopiować sobie ten plik wraz z katalogiem, który mam tutaj właśnie na pulpicie. I w zasadzie jednocześnie mogę również skopiować katalog z obrazkami. Odświeżmy i spójrzmy tutaj. Tutaj mamy nasz plik browar CSS. Tutaj mamy obrazki, a więc wszystko się zgadza. I jedna rzecz, którą powinniśmy jeszcze w tym momencie zrobić. Tutaj w tym katalogu mamy plik index.html, który jest po prostu pustym plikiem HTML. Spójrzmy. Wygląda on w ten sposób. I właśnie taki pusty plik powinien być umieszczany w każdym katalogu i podkatalogu naszego szablonu, tylko po to, żeby uniemożliwić wyświetlenie zawartości właśnie danego katalogu. A więc skopiujmy go do tego katalogu i do tego. Sprawdźmy. I teraz wygląda to już poprawnie. Ten plik pozostawimy również i w tym miejscu. Spójrzmy tutaj jeszcze na obrazki z podglądami. Jest to w zasadzie zrzut już gotowej wersji szablonu. Obrazek ten możemy wykonać praktycznie dopiero po utworzeniu szablonu. A jeżeli dysponujemy projektem szablonu, to możemy wykorzystać właśnie zrzut projektu do wykonania tych obrazków podglądu. Tutaj jeszcze jedna ważna uwaga. Te obrazki powinny mieć określoną wielkość, a mianowicie w przypadku tego większego mniej więcej 800x600. Chociaż trzeba stwierdzić, że nie każdy trzyma się tych rozmiarów. Niektórzy twórcy szablonów umieszczają tutaj mniejsze obrazki. I obrazek drugi, który ma wymiary 206x155 czy 150. Ta wysokość obrazka się czasami może różnić, a szerokość wynosi w praktycznie każdym szablonie 206 pikseli. Tego się powinniśmy trzymać i umieszczać w szablonach właśnie obrazki o tych wielkościach. Mój szablon zawiera również własną ikonę. Jest to ten plik favicon ico. Ikonę tą wykonałem własnoręcznie, korzystając ze strony favicon.cc. Mamy tutaj bardzo przyjemny w obsłudze generator ikon. Ikony te możemy rysować, korzystając z tych narzędzi, a za pomocą funkcji import image możemy również zaimportować jakiś własny obrazek, który zostanie tutaj przedstawiony właśnie w formie ikony i który można w tym obszarze dopasować do własnych wymagań, tak żeby dobrze się prezentował. Gotową ikonę możemy pobrać, klikając tutaj na Download Favicon.